No i poranek w Tokio. Powiem tak, jeżeli ktokolwiek jeszcze będzie narzekał na upały w Polsce, to czekam na Was wszystkich w Japonii. Tutaj jest naprawdę, naprawdę gorąco i nawet w telewizji rano tam ostrzegali, że już chyba o 8 rano było 35 stopni. Ten upał aż boli. To jest dla mnie zawsze ciekawostka. Dlaczego oni mają o 1 godzinę więcej? Jestem teraz na Omotesando, zaraz widzę się z moją przyjaciółką Kiko. Strasznie się cieszę, już w Yamagacie za nią tęskniłam. No, a rano miałam takie spotkanie odnośnie mojej przyszłości muzycznej i tak dalej. Na razie nie chcę nic mówić, no mam sporo przemyśleń, ale jestem dobrej myśli. Omotesando to bardzo elegancka dzielnica, mimo że graniczy z Harajuku. To tutaj nawet za mną widzicie, proszę bardzo, sklepy Gucci i tak dalej. Ja już chyba w którymś filmiku mówiłam, że nie przepadam za takimi miejscóweczkami. Dzisiaj nawet wieje. Słyszałam coś, że może tajfun być, ale akurat o tej porze to jest dosyć popularne. No, jak minęłam te wszystkie biory i Channel, dotarłam do miejsca najczęściej odwiedzanego przez obcokrajowców, czyli Kiddyland. Wszystko można tu znaleźć, te najsłodsze wszystkie gadżety. Na przykład tutaj mamy z Funashi. No, taka znana tam maskotka. Proszę bardzo. Maskoteczki, kubeczki, wszystko jest. W Japonii można kupić takie słodkie skarpetki i zazwyczaj cena wygląda tak, że 3 pary stopek wychodzą 1000 jenów. No i co, możemy z Rirakumą, a to jest Rirakuma, z Gudetamą, tu widzę też oczywiście Hello Kitty. Japończycy szaleją też na punkcie Disneya, więc pamiętacie Aryskotratów? Kiedyś było bardzo popularne, a w sumie najpopularniejszą bohaterką była właśnie ta Marie. Ja lubię Gudetamę, te sobie wezmę, te są też słodkie, no i może te z kartami. Dobra, teraz wchodzę na drugie piętro i o ile pamiętam, to na drugim są najfajniejsze rzeczy. Aż nie wiem, od której strony zacząć. Już od dawna zbieram się, żeby kupić dużą maskotkę Totoro i coś czuję, że tym razem to zrobię. Chyba znalazłam coś dla siebie. Alice in Wonderland. No, takie śliczne woreczki. Lubię, bo fajnie w tym się na przykład przechowuje kosmetyki. Albo tu, taka kosmetyczka. O, przepiękne nawet są. To teraz przyszedł czas na zakup jakiejś miseczki i kubeczka, standardowo. Tylko teraz muszę wybrać, z czym ja chcę, czy chcę z Disneyem, czy z Rirakumą. Tutaj na przykład znalazłam śliczne, o, z Toy Story. Albo Potwory i Spółka. To na pewno będzie.
Tu naprawdę można oszaleć. Jestem tylko chwilę, już jestem zmęczona, ale znalazłam breloczek z Alicją. Są takie miejsca w Japonii, w których zawsze będą ludzie. I jednym z nich jest właśnie Kiddyland. Nie wiem, o której bym tu musiała przyjść, żeby było chociaż troszeczkę luźniej. Skinikawate? Ociokio? O, nie wierzę, ile rzeczy w My Little Pony. Nie wiem, czy mam wziąć ten, czy ten. Te polipy są takie śliczne. Kurczę, szkoda, że to są takie drogie. Tu widzę, nowy jest. Tego nie widziałam. Te też widziałam na Instagramie. Kurczę, ile one kosztują? 20 tysięcy jenów. O, a widzę, że tu mają te Barbie. Większy wybór tych mniejszych. Patrzcie. Na przykład jest ta. U nas pamiętam, że były tylko te, chyba ta blondyneczka gruba, zresztą ją ma, i kilka wysokich. Wiem, że parę dziewczyn kupiło inne grubaski, ale ciężko je było znaleźć. Na przykład zamawiały z Amerykanos. Nowy Tamagotchi. Jeszcze tylko jedno piętro, gdzie jest sklep z Rirakumą i idę stąd. Ja chyba jednak nie mam cierpliwości do tłumów. O, widzę, że limitowana edycja Kumamon i Hello Kitty. Biorę to. We wrześniu jadę do Kumamoto, już się nie mogę doczekać. Znalazłam męskie bokserki. Kupić czy nie kupić? Chyba właśnie znalazłam mój nowy portfel. Ok, już, na więcej nie mam siły. Idę płacić i uciekam stąd. Spotkałam się już z Kiko, ale jest tak gorąco, że chowamy się w Starbucksie. Długa była kolejka, ale wreszcie mam matcha latte na soy milk i ba. Wyszłyśmy na chwilkę z Kiko zrobić zdjęcia, ma dobrą kamerę. Ja już piję swoją matcha latte. Pyszna, po prostu pyszna. No. Jej, robię. Odpoczęłyśmy w Starbucksie, a teraz wchodzimy do La Fore. To jest takie ogromne centrum handlowe, jest tu naprawdę strasznie dużo sklepów z ubraniami. Jest też kilka moich ulubionych. Wszystko jest totalnie osiare, czyli takie modne, no i niestety drogie. W sklepie można kupić totalnie retro Barbie. To jest niemożliwe. Zobaczcie. Skąd oni je wzięli? Rzeczy tutaj są totalnie zakręcone. Zobaczcie, w ogóle o co chodzi. Tu jakaś taka maszynka do szycia. Tu jakiś słodki pamiętniczek. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. No i jeszcze bluza taka z krzyżem. A patrzcie, jaki słodki wieszaczek.
Wyszłyśmy już z Laforetu. Teraz idziemy w stronę Takeshitadori. A tutaj proszę bardzo. Kebab. Nie cierpię kebabu. Właśnie próbuję kupić jakieś fajne buty, ale niestety no ja mam rozmiar 39 i na przykład te, które znalazłam, są za małe. Szkoda. Jestem w sklepie, gdzie jest pełno pysznych słodyczy. Zawsze tutaj jest pełno obcokrajowców. Dzisiaj wyjątkowo jest mało, ponieważ już jest dosyć późno. To jest wtorek, a jest już prawie 7, więc chyba wszystkich wywiało. Dawno nie jadłam lodów. Pycha. Mimo że jest lato, to w Japonii bardzo szybko się ściemnia. Jest dopiero 7, a patrzcie, już jest, no jak widzicie, ciemno. Oświetla mnie tylko światło sklepu. I mówię sobie, nie, niczego już nie kupisz, już wracaj do domu, nic nie kupuj i tak dalej. Po czym znajduję na przykład taki śliczny piórnik. Nie, ja nic nie kupię, ja tylko patrzę, tak, nic nie... Ojejku, ale fajnie. To są po prostu problemy, no to są bardzo poważne problemy. Uwielbiam sklepy Disneya, tu jest po prostu taki wybór tego wszystkiego, a Japończycy naprawdę, no przecież mają nawet Disneyland, Disney Sea, zresztą w Disneylandzie byłem. No proszę bardzo, tu jakaś taka lisa, jakaś taka szara, dziwna trochę. W końcu wybrałam długopisy Disneya, tak zwane Friction, czyli je się da ścierać. I jeszcze takie sticky memo z Alicją w Krainie Czarów. 19:30, ale ja już jestem tak zmęczona tym chodzeniem. Pożegnałam się już z Kiko i wracam powoli do siebie, tam na Shimo Maruko. Dzisiaj był zdecydowanie Kaimono no Hi, czyli shopping day po prostu. Trochę się obkupiłam, no jeszcze w sumie było parę rzeczy takich, które chciałam, ale uznałam, nie mogę. No dobra, no to co, życzę Wam miłego wieczoru, czy tam dnia i do jutra.